Halloween tuż, tuż, a ponieważ na kanale jakoś do tej pory rzadko robiliśmy coś z tej okazji, to w tym roku postanowiliśmy to zmienić i przyjrzeć się najbardziej ikonicznym i charakterystycznym serialowym postaciom na wypadek, gdyby ktoś szukał serialowych inspiracji do przebrania na halloweenową imprezę. Mówię oczywiście o takich bohaterach czy bohaterkach, których wygląd, czyli przede wszystkim fryzura i strój, są niemal tak istotne jak to, kim są. Co więcej, ich styl w pewnym sensie je przerasta. Inspirują modę, zmieniają trendy i wszyscy, w ogóle wszyscy absolutnie chcą wyglądać dokładnie tak jak oni. Historia zna wiele takich przypadków, jak nie wiem, choćby słynnego Boba na Rachel z Przyjaciół, który przecież stał się jedną z najmodniejszych fryzur lat 90., czy rudy odcień włosów Dainy Scully z The X-Files, który był chyba drugą po haśle I want to believe rzeczą kojarzącą się z tym serialem, przynajmniej dla mnie. Oczywiście każdy, dosłownie każdy bohater czy bohaterka serialu jakoś wygląda, jakoś się czesze, jakoś się ubiera, ale tylko niektóre style stają się naprawdę kultowe. My wybraliśmy dla Was 6 takich ikonicznych wcieleń, które w ostatnich latach stały się naszym zdaniem bardzo rozpoznawalne i chociaż nie wszystkich da się łatwo odtworzyć na co dzień, no bo wiążą się często z dość radykalną przemianą, przy odrobinie wyobraźni można, myślę, odtworzyć je po prostu z okazji nadchodzącego Halloween. I jeszcze jedno, ten odcinek nie powstałby, gdyby nie współpraca z marką Anwen, producentem pierwszych w Polsce kosmetyków dopasowanych do porowatości włosów, którą zresztą od niedawna testuję na swoich bardzo, bardzo mocno wymęczonych koloryzacją włosach, co zapewne wiecie. Link do sklepu Anwen znajdziecie w opisie tego wideo, razem z kodem na -20% rabat. A teraz przejdźmy już do naszej listy, którą możecie oczywiście uzupełniać. Ona jest otwarta, więc piszcie w komentarzach. Beth Harmon, Gambit Królowej. Choć w serialu Gambit Królowej chodzi przede wszystkim o niezwykły talent szachowy, o lotny umysł i wysoką inteligencję głównej bohaterki, na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim jej wygląd. Grana przez Anię Taylor-Joy Beth to rudowłosa piękność, której kolejne dosyć klasyczne fryzury i bardzo takie retro stroje stały się inspiracją dla niezliczonych artykułów i analiz. Beth nosi się kobieco i prosto, ale wyraziście, dzięki czemu zyskuje dodatkowy atut w starciu z przeciwnikami. Może ich łatwo zdominować swoim zdecydowanym wizerunkiem, który tylko z pozoru jest niewinny. Pomagają jej w tym też te intensywnie rude, półdługie włosy z charakterystycznie zawiniętą grzywką, inspirowane, i tu ciekawostka, francuskim bobem. Jest to uwspółcześniona wersja klasycznej fryzury, która w serialu ewoluuje od tego niewinnego wariantu z grzywką po dojrzalszy look z odsłoniętym czołem. 11. Stranger Things. Wspominałam o radykalnych zmianach i oto pierwsza z nich, czyli ścięta na krótkiego jeżyka fryzura serialowej jedenastki. Stranger Things to aktualnie jeden z najpopularniejszych seriali świata z wieloma bardzo wyrazistymi postaciami, ale to właśnie wizerunek tej dziewczynki stał się jego symbolem, nawet mimo faktu, że Eleven od tamtej pory przecież zapuściła włosy i przeszła już kilka faz ich długości. Nie jest tajemnicą, że grająca ją Millie Bobby Brown faktycznie ogoliła włosy do roli. Była to ponoć najtrudniejsza decyzja, jaką musiała podjąć, żeby wystąpić w Stranger Things. Było to dla niej tym trudniejsze, że miała wtedy zaledwie 12 lat. Ale się opłaciło, bo wizerunek krótkowłosej dziewczynki w za dużych, przypadkowych ciuchach przeszedł już, myślę, do historii popkultury. Nawet ta jej wersja w różowej sukience i blond peruce stała się popularna, a w USA jest bardzo częstym przebraniem halloweenowym, bo przynajmniej nie trzeba do niej golić głowy. Daenerys Targaryen, Gra o Tron. A skoro już jesteśmy przy blond perukach, no to musimy pogadać o Daenerys.
czyli Dance. Wszyscy myślę, że dobrze pamiętają te jej niesamowite platynowe włosy, które z sezonu na sezon stawały się coraz bardziej finezyjne, coraz dłuższe, coraz bardziej takie, wiecie, splecione. To nie był przypadek, ponieważ białe włosy Daenerys zawdzięczała genom rodu Targaryenów, ale już te pojawiające się kolejne warkocze i sploty zawdzięczała kulturze Dothraków, gdzie długość włosów i upięcia symbolizowały kolejne zwycięstwa. Pokonani Dothrakowie ścinali włosy. Khal Drogo nosił na przykład długi warkocz, Khaleesi też nie miała powodów, żeby ścinać swoje. W rzeczywistości oczywiście włosy Daenerys były doczepami, grająca ją Emilia Clarke jest w ogóle brunetką, a żeby doczepy i te wszystkie peruki lepiej wyglądały w finałowym sezonie, aktorka rozjaśniła włosy do jasnego blondu i przy okazji sobie je tak bardzo spaliła, że po zakończeniu zdjęć po prostu ścięła na krótko, a następnie długo musiała zapuszczać i już w ogóle nie ingerowała, żeby nie zniszczyć się totalnie. Ragnar Lodbrok, Wikingowie. Właściwie na tym miejscu mogliby, myślę, znaleźć się dowolni bohaterowie i bohaterki Wikingów, dlatego że cały serial był jednym wielkim festiwalem niesamowitej fryzjerskiej kreatywności, ale Ragnar był jednak kluczową postacią, więc się przy nim zatrzymajmy. Postać Ragnara, czyli legendarnego wikingskiego króla, to postać historyczna, co wcale nie oznacza, że oczywiście została w serialu wiernie odtworzona. Serialowa wersja Wikingów wygląda bardzo intrygująco. Noszą oni długie, podgolone włosy, zaplecione najczęściej w warkocze. Zresztą sam Ragnar nosił taki właśnie francuski warkocz i długą brodę oczywiście. Styl ten idealnie zbiegł się z modą, taką hipsterską modą nadrwala, czyli dłuższe męskie fryzury, podgolone boki i misternie przycięte dłuższe brody, które chyba są wciąż dosyć popularne. Co ciekawe, badacze kultury Wikingów twierdzą, że prawdziwi Wikingowie nie nosili wcale aż tak finezyjnych upięć. Owszem, miewali długie włosy, ale raczej z przodu, a z tyłu je golili na krótko, co myślę, że nie wyglądałoby aż tak efektownie w serialu. Thomas Shelby, Peaky Blinders. Podgolone fryzury to nie tylko domena serialowych Wikingów, ponieważ w 2013 roku w Wielkiej Brytanii, a następnie poza nią również w Polsce, powróciła moda na tak zwany undercut, do czego bardzo mocno przyczynił się oczywiście serial Peaky Blinders, opowiadający o zdobywającym coraz większe wpływy na ulicach Birmingham gangu dowodzonym przez rodzinę Shelbych. Jej przywódcą był grany przez Cillianna Murphy Thomas, którego bardzo charakterystyczny styl nie tylko wyraźnie zainspirował barberów na całym świecie, ale stał się też wzorem dla wielu innych serialowych bohaterów, włączając w to wyprodukowany przez Canal Plus polski serial Król. Peaky Blinders to serial luźno oparty na faktach, czerpiący z historii i mody lat 20. XX wieku. Mężczyźni noszą tam trzyczęściowe garnitury, noszą długie płaszcze typu Chesterfield, buty Oxfordy i tweedowe kaszkiety typu Gatsby. Niemal wszyscy mają też takie dłuższe, zaczesane do tyłu włosy, wygolone po bokach, co wiernie nawiązuje do stylu, w jakim nosili się w Wielkiej Brytanii w czasach wiktoriańskich młodzi mężczyźni z klasy pracującej. Walter White, Breaking Bad. Na koniec ten, który puka, czyli Walter White, którego styl dość mocno ewoluował na przestrzeni kolejnych sezonów serialu, aż ostatecznie przeistoczył się w Heisenberga. Jego styl, jeśli w ogóle można tutaj mówić o stylu, to bardziej narzędzie służące do zdominowania przeciwnika niż elementy stylizacji. Waltera White'a poznaliśmy jako ojca i męża z dużymi problemami, miał wtedy taką zwyczajną fryzurę i wąsy, nosił koszulę i bardzo zwyczajne swetry w stonowanych, nudnych kolorach, co było celowym zabiegiem kostiumografów. Początkowy Walt był mdły, taki zielony, kawo-beżowy i nijaki. Jego początkowa przemiana związana była przecież z chorobą, łysą głowę zawdzięczał chemioterapii,
ale pozostał przy niej jako przy symbolu siły i odwagi. Zmienił też gamę kolorystyczną, zaczął ubierać się na ciemno, zapuścił tak zwaną kozią bródkę, a całość dopełnił czarną fedorą, tak zwanym pork pie hat, co było podobno dziełem przypadku, ponieważ Bryan Cranston na potrzeby serialu ogolił głowę i bardzo trudno pracowało mu się po prostu w pełnym słońcu w Albuquerque, a ja wiem, jak tam świeci, więc żeby ułatwić pracę, wymyślono mu kapelusz. Kapelusz, który stał się absolutną ikoną i dopełnieniem wizerunku Heisenberga. Tyle jeśli chodzi o te nasze ikoniczne typy. Oczywiście jesteśmy otwarci na Wasze propozycje, więc koniecznie piszcie w komentarzach, bo zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że ruszyliśmy tylko wierzchołek góry lodowej. Wiem, że tych charakterystycznych postaci jest mnóstwo, więc chętnie poznamy te postaci, które Wam najbardziej zapadły w pamięć. A ja oczywiście bardzo serdecznie dziękuję marce Anwen za tą fantastyczną współpracę, bo w sumie myślę, że długo byśmy się zabierali do tego typu odcinka, a miałam przy opracowywaniu go ogromną frajdę. A Was oczywiście odsyłam do linka w opisie, do linka do sklepu, gdzie ze zniżką -20% i specjalnym kodem zniżkowym będziecie mogły kupić kosmetyki Anwen. Tyle jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Jeżeli się podobało, to oczywiście możecie zostawić nam lajka, możecie nas subować, możecie wpadać na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka i widzimy się w kolejnym odcinku.